Cześć, z tej strony Monika. Zapraszam Was dziś serdecznie na przegląd Stradivariusa. Wybrałam dobre składy i bardzo ciekawe fasony. Zacznijmy od tego, że mam na sobie spodnie oraz koszulkę w rozmiarze 38 i M, czyli tak naprawdę 38. Ja zawsze w Stradivariusie zamawiam rozmiar 38 i zazwyczaj to, co zamówię, jest w odpowiednim rozmiarze. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o moje wymiary oraz linki do wszystkich ubrań. Jak zawsze znajdziecie je w opisie. Zaczniemy od koszulki. Koszulka ma tutaj wszyty element koszulowy, taki koszulowy kołnierz, co mi się bardzo podoba. Jest w prążek i ten materiał jest taki lekko twardy, ale całkiem przyjemny, także nie jest źle. Rozmiar M uważam za odpowiedni. Tak się prezentuje z przodu, tak się prezentuje z tyłu. Jest to ciekawe rozwiązanie. Ja lubię zakładać koszulę pod coś, pod jakiś sweterek czy koszulkę, ale zazwyczaj wiecie co, tutaj się wszystko odgniata, wszystkie elementy koszuli, natomiast w takim wypadku nie. Także super, wielki plus. Ona jest też dosyć krótka, bo sięga mniej więcej dotąd. Zaraz ją wyciągnę ze spodni, tylko Wam pokażę spodnie, bo spodnie są całkiem niezłe. Mam na sobie rozmiar 38 i są to spodnie z wysokim stanem, ale nie jakimś, słuchajcie, przesadnie wysokim. Te powiedzmy pół centymetra wyżej i byłyby idealnie w punkt, ale naprawdę nie jest źle. W przepięknym beżowym kolorze dżinsy, także materiał dżinsowy. Tak się prezentują z przodu, tak się prezentują z tyłu, a tak się prezentują w całości. Mam 1,60 m wzrostu i 9-centymetrowe szpilki. Jak widzicie, są na zero z podłożem, także trzeba byłoby je jednak chociaż ten centymetr skrócić dla pewności, że będą wyglądały idealnie. Druga sprawa, zamawiałam wszystkie dżinsy dzisiaj w długość regular, dlatego że w Stradivariusie zazwyczaj możecie wybrać długość nogawki. Od długiej, czyli dla osób wysokich czy takich, które lubią mieć długą nogawkę, po taką, wiecie, nawet dla bardzo niskich osób lub powiedzmy o takie a la kuloty, że tak powiem. Także super, ja to sobie bardzo cenię, dlatego lubię Stradivariusa. Mam już spodnie ze Stradivariusa i powiem Wam, że całkiem nieźle się noszą. Dlatego będę się zastanawiała nad tymi. Zmiana góry, zmiana dołu, rozmiar S u góry, rozmiar 38 na dole. Może zacznijmy od koszuli, bo jest teraz wyjątkowo wyeksponowana. Biała koszula w różowe paski z świetnym składem. Tutaj jest, o ile pamiętam, len, bawełna, jeszcze inne ciekawe składniki. Bardzo przyjemny materiał, wygląda bardzo dobrze. Wygląda jakby w ogóle cała była lniana, a nie jest. Można sobie podwinąć rękawki. Jak widzicie, taka oversize'owa, jest tego materiału dużo. Ale na lato takie coś mi się bardzo podoba, szczególnie wiecie, do shortów, gdzie tych shortów wystaje naprawdę niewiele spod koszuli, dlatego będę się nad nią zastanawiać, przyznaję się. Tak się prezentuje z tyłu, jak widzicie, jest dosyć długa. Także w wypadku jakichś shortów czy spódniczek mini, jakichś takich wiecie co, jasnych raczej, białych albo powiedzmy, że różowych, to będzie wyglądało bardzo ciekawie. Koszula się prezentuje tak, były inne wzory. Zamówiłam jeszcze jeden kolor, ale zupełnie inny wzór. Także zaraz zobaczycie, były też chyba zielenie i tak dalej. Mam na sobie też spodnie wide, czyli te szerokie, białe, rozmiar 38 i ten rozmiar, o ile w poprzednich był odpowiedni, to tutaj jest po prostu za duży, bo mam za dużo luzu na wysokości talii, więc tutaj trzeba byłoby przy tym białym modelu wziąć jednak rozmiar 36. Spodnie się prezentują, tak? Widzicie, ładnie dopasowane. Także świetne, szeroka nogawka, taka bardzo szeroka, aż przeskalowana, dlatego się zastanawiam, czy tak naprawdę ta nogawka to jest to, o czym ja marzę, ale zobaczymy jeszcze, bo szukam jakichś białych albo beżowych dżinsów właśnie na ten sezon wiosenno-letni, także będę przeglądać też inne marki, może coś świetnego trafię. Tutaj mamy tę samą koszulę, tylko w rozmiarze S. Mam wrażenie, że nie wiem, czy to jest kwestia tego wzoru, że ten materiał jest bardziej taki miękki i lejący, tamten był nieco bardziej sztywny, co nie znaczy, że był zupełnie sztywny jak bawełna. Także trochę mnie to zaskakuje. Jeżeli chodzi o długość rękawów, to prezentuje się tak, także fajnie się, jak widzicie, wiąże. Można z nią naprawdę dużo popracować. Przepiękny kolor. Ja lubię kolor różowy. Także dla mnie świetnie i bardzo lubię łączyć róż, tak jak tutaj właśnie z kolorem białym albo z kolorem beżowym. Uważam, że wygląda świetnie. Także coś dla mnie do rozważań.
Kolejny raz ta sama koszula, ja wiem, trochę dużo, natomiast zastanawiałam się nad kolorem. To jest kolor zielony, taki zgaszony zielony, bardzo ładny, letni, wakacyjny. Jak dla mnie bardzo ciekawy kolor i będę się zastanawiać właśnie, czy kolejny róż w mojej szafie, czy może właśnie taka zieleń. A teraz coś, co było zestawione na stronie jako komplet. Spodobał mi się bardzo na modelce, dlatego się skusiłam. Był też inny kolor. Na sobie mam kamizelkę w rozmiarze M oraz spodnie w rozmiarze M. Materiał jest bardzo przyjemny, bardzo przypomina len. Natomiast z czego wiem, jest to wiskoza z bawełną. Także też skład w porządku. Spodnie mają kieszenie. Są na gumę i dodatkowo macie tutaj troczek, więc można je sobie związać. Są dosyć luźne. Myślę, że z powodzeniem tutaj by pasował na mnie rozmiar S. Natomiast kamizelka w rozmiarze M jest odpowiednia. Tutaj w biuście jest idealnie dopasowana. Troszeczkę, wiecie co, w talii jest mało tego wcięcia. Ja wolę, jak wcięcia są nieco większe. Natomiast jest to bardziej taki wakacyjny, luźny strój i pewnie dlatego ona też nie jest zbyt opięta. Tak się prezentuje kamizelka z przodu, tak się prezentuje z tyłu i tak się prezentuje jako komplet, taki wakacyjny, jak dla mnie całkiem w porządku. Skład ma niezły, także myślę, że również się sprawdzi latem. A teraz mam na sobie koszulkę w rozmiarze M. Jest to rozmiar za mały, także ona jest dosyć ciasna, bo też materiał nie jest jakiś bardzo elastyczny. Także trzeba byłoby tutaj wziąć jednak rozmiar większy. Praktycznie nie ma dekoltu, dosyć głębokie wcięcie, także tutaj albo stanik bez ramionczek, albo trzeba by go było założyć po prostu na krzyż te ramionczka z tyłu, żeby nigdzie nie wystawały. Tak się prezentuje z tyłu. Jak widzicie, króciutka, ale do wszelkich wysokich stanów właśnie bardziej późna wiosna, lato, gdzie jest po prostu ciepło. Myślę, że się świetnie będzie sprawdzać. Materiał jest podwójnie złożony z obydwu stron, także wygląda nie, z tyłu jest pojedynczo, z przodu jest podwójnie złożony, także świetnie. Mi się bardzo podoba, tylko zastanawiam się, czy ta długość nie jest jednak jak dla mnie nieodpowiednia. Także zobaczymy jeszcze, czy się zdecyduje. Natomiast sama w sobie jest bardzo ładna, jest to taki cukierkowy kolor i modelka miała też na stronie zestawioną tą różową koszulę, którą mierzyłam przed chwilą, tą dużą, z tą koszulką. I wyglądało to świetnie, natomiast ja tego nie jestem w stanie odtworzyć, dlatego że ta koszulka jest po prostu zbyt mała. Przyszła pora na sukienki. U mnie nigdy sukienek nie brakuje, bo jest to moja ulubiona część garderoby. Mam na sobie białą sukienkę szmizjerkę w rozmiarze M i uważam, że jest to rozmiar odpowiedni. Spójrzcie, jak ładnie jest taliowana. Nie trzeba dodawać nawet paska. Co ma? Ma kieszenie? Nie ma kieszeni. Jest biała, składa się z dwóch elementów. Z wierzchu macie część haftowaną, a pod spodem jest aż po całej długości halka, także świetnie. Fajny jest też skład. Rękaw, jak widzicie, długi, ale rękaw zawsze sobie można podwinąć. On jest też dosyć szeroki, więc bez problemu można go podciągnąć, można go wywinąć. Dodatkowo modelka była wystylizowana w ten sposób. Dobrze, są te kieszenie? Była w ten sposób, że była rozpięta i miała ją narzuconą po prostu na ubranie. I też to wyglądało bardzo ciekawie. Widzę, że te hafty, ten haft, nie wiem, czy to jest haft angielski, znów wracają do łask, pojawiają się w letnich kolekcjach. Także jeżeli lubicie hafty, to myślę, że jest to dobry czas, żeby się zaopatrzyć. Tak jak mówię, no bardzo mi się podoba tutaj dopasowanie w talii. Jest super. Dodatkowo jest zapinana na guziki, można więc regulować tę głębokość dekoltu. Jest to sukienka, nad którą będę się zastanawiać. Jeżeli chodzi o długość, to jest to 3/4. Także super. Jak dla mnie w porządku. Ze względu na to, że ma podszewkę, to pewnie bardziej się będzie nadawała na taką, wiecie, jeszcze wiosnę. Troszeczkę cieplej niż teraz, ale lato może być mniej ciut za gorąco. Natomiast mi się podoba i będziemy się zastanawiać, i to poważnie. Kolejna sukienka, tym razem bardziej styl safari. Przefajny materiał, przyjemny. To jest chyba len, ale nie drapie. Także w porządku, w kolorze w każdym razie lnu. Jak dla mnie styl safari, wiązana w pasie. Mam rozmiar 38, jest to rozmiar odpowiedni. Jak widzicie, jest dosyć dobrze dopasowana. Tak się prezentuje z tyłu.
Długość znowu 3/4, ale mam jakoś wrażenie, że jest krótsza niż ta poprzednia. Nie wiem, dlaczego tak mi się wydaje. Nie ma żadnej podszewki. Przy bieliźnie cielistej nic nie przebija. Przyznaję się, dzisiaj mam białe majtki. Więc może coś przebijać. Natomiast nie widzę tutaj w lustrze przebijania. Widać tak delikatnie zarys majtek, dlatego polecam Wam osobiście pod jasne ubrania jednak cielistą bieliznę, bo wtedy nie ma nigdy z tym problemu. Dzisiaj natomiast tak testujemy. Nie ma tutaj żadnych kieszeni, jedyne kieszenie są na biuście. Dekolt jest w mojej ocenie dosyć głęboki jak na sukienkę miejską, czy tam do pracy. Szkoda, że nie ma tutaj jeszcze chociaż jednego guzika, żeby można było trochę posterować tym dekoltem. Natomiast wygląda bardzo ładnie. Myślę, że świetnie się sprawdzi latem właśnie na plaży, kiedy można ją spokojnie całą rozpiąć. Ona nie ma zbyt wiele guzików. Można ją tylko zapiąć na przykład dotąd albo tylko chwycić w pasie i będzie się świetnie prezentować. Można w niej wtedy wyjść i na wieczór. Ja lubię na wakacje takie ubrania, które się będą sprawdzać w wielu sytuacjach. Wtedy nie muszę ich brać zbyt wiele, chociaż mam małe dzieci i słuchajcie, jednak lepiej więcej niż mniej ze względu na plamy i tak dalej. Natomiast ta mi się bardzo podoba i będę się nad nią poważnie zastanawiać, bo właśnie idealnie by mi się wpasowała do wakacyjnej walizki. Kolejna sukienka, jak widzicie, totalna odmiana. Kolor czerwony, pozostaje rozmiar M, jest to rozmiar odpowiedni. Ja bardzo lubię sukienki ze Stradivariusa, bo zazwyczaj mają bardzo dużo wiskozy w składzie, a nie są bardzo drogie i świetnie się noszą. Dlatego jest to kolejna kandydatka do mojej szafy, taka już bardziej, wiecie co, wiosenna, bo nie ma rękawów, praktycznie nie ma dekoltu, ale mi to nie przeszkadza, bo widzicie, z naszyjnikiem wygląda bardzo fajnie. Dobrze dopasowana w talii, także super, tak się prezentuje z tyłu i ma rozcięcie tutaj powyżej kolana, także świetnie, bo ułatwia to chodzenie. Były też inne kolory, jeżeli nie jesteście zwolenniczkami czerwieni. Materiał jest cienki, elastyczny, ale nie jakoś super elastyczny, także w porządku, myślę, że się nie będzie rozwlekać. No i generalnie fajne jest to, że te rękawki nie są takie, wiecie, mocno wycięte, wykrojone, że widać stanik, tylko wszystko się świetnie mieści. Tutaj jest nieco poszerzone i dzięki temu, że tu jest poszerzone, a tu dopasowane, to tworzy się bardzo ładny zarys figury, dlatego będę nad nią myśleć i to bardzo poważnie. To były wszystkie ubrania, które zamówiłam tym razem. Jak widziałyście, sporo rzeczy mi się spodobało. Piszcie, czy spodobały się również Wam. Jeżeli sam film Wam się podobał, to pamiętajcie łapka w górę i o subskrypcji. I zapraszam Was na kolejne moje filmy. Do zobaczenia następnym razem. Pa!